Super! Rewelacja! Za ciepło chyba, co? Zdecydowanie, zdecydowanie, polecamy! Jak przeżycie? Fajnie, bardzo fajnie. Takie coś innego, na iPowera. Stop! Właśnie gorąco. Tutaj kolega właśnie wyszedł z wody, król! Słuchaj, jak to wygląda? Ciepło jest, no co tu opowiadać, jest po prostu ciepło. Im jest niższa temperatura, tym jest lepszy po prostu power w wodzie. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz spróbować, przyjechał tutaj, nie wiem, na fery zimowe, co musi wiedzieć? Skoczyć do wody? Jakaś rozgrzewka musi być? Porządnie się rozgrzać, tak. I nie wchodzić samemu. W grupie, bo bezpieczeństwo jednak. Ktoś musi być, żeby nie wchodzić samemu. Nie, to jest najważniejsze. Fajnie. Wojtku, ty poza kamerą powiedziałeś mi, że nie można się bać wejść do wody. Jak ktoś wejdzie do kolan, to nie może uciekać, tylko trzeba wejść głębiej. Tak, bo jak już wejdzie do kolan i się cofnie, to już wiadomo, że już później nie wejdzie do tej wody. Jak się nie zanurzy pierwszy raz, to drugi raz się nie wejdzie. Przerazi psychikę. Tak, psychicznie się zrazi. Ale rozumiem, że też tak na szybko nie wolno wchodzić do wody. Nie, powoli, tylko trzeba zanurzyć całemu. Można wziąć po kolana, ale trzeba się zanurzyć, niestety. Całemu. Solidna rozgrzewka i wszystko można nawet w lodzie się kąpać. Pierwsze takie morsowanie, ile minut powinno trwać? Tak, do 30 sekund do minuty. No, minutę, dwie maksimum. No, maksimum, bo to później się strasznie wykładza człowiek i martwi się za pierwszym razem. Nie? Temperatura w morzu chyba zawsze jest taka stała, około tych tam 5 stopni pi razy drzwi, nie? No niekoniecznie, bo jak się są mrozy, to jest i nawet potrafi być i nawet do zera schodzi, nie? Tylko że może nie zamarza, wtedy się robi taka kasza lodowa i to jest wtedy najlepsze morsowanie. Wtedy jest najzimniej, to jest taka woda poniżej zera i naprawdę jest zimno. Ale fajnie, rzadko się spotyka to. Większe trudności robi niska temperatura wody czy niska temperatura na zewnątrz, powietrza? Wody. Wody. Jak czymś jest cieplej na powietrzu, tym gorzej się chodzi. Zdaje się, że woda jest zimniejsza. Jak jest zimna na powietrzu, to woda jest wtedy fajna. Spotykamy się czwarty raz, jest to czwarta edycja. Pierwszy razem spotkaliśmy się na parkingu, tam gdzie zwykle się spotykamy i morsujemy w każdą niedzielę, ale jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo gości do nas przyjeżdża i tutaj jest odpowiednie zaplecze, dlatego jesteśmy wdzięczni panu dyrektorowi COS-u, że nas tutaj gości po raz czwarty. Cieszymy się, że ludzie spontanicznie do nas przyjeżdżają, że się z nami spotykają, że zawsze jest fajna zabawa, fajna atmosfera. Super. Słyszałem, że we Władysławowie co tydzień można morsować wspólnie. Można morsować co tydzień i to można powiedzieć, że cztery grupy nawet morsują co tydzień. Czyli troszeczkę zainteresowania poszukać na Facebooku. Są grupy zorganizowane. Zapraszamy wszystkich chętnych nowych do wspólnej zabawy. Duża adrenalina. Zawsze czekamy na tę niedzielę, żeby się spotkać, żeby poprawić sobie humor, a też troszeczkę nad zdrowiem popracować. Spotykacie się w te soboty w jakim konkretnym miejscu, o konkretnej godzinie? My akurat spotykamy się zawsze w niedzielę o godzinie 9:30 na parkingu za stacją benzynową na wjeździe na Półwysep. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Nie wolno morsować w pojedynkę, no ale we Władysławie w każdą sobotę i niedzielę spotykają się grupy morsów zrzeszone, stowarzyszenia, także nie ma problemu, żeby z nimi spróbować pierwszy raz zamoczyć się w tej lodowatej wodzie. Ja myślę, że to następnym razem zrobię. Tym razem zabrakło mi troszeczkę odwagi, ale słuchajcie, macie po prostu u nas na władek.pl listę wszystkich klubów, które tutaj skutecznie taplają się w tej lodowatej wodzie, także jesteście w zimie we Władysławie, koniecznie spróbujcie morsowania w przepięknym Morzu Bałtyckim.